Piątka, tak? Dobrze. Dorożała i łuk. Dobrze. Dzisiaj jest 20. Miałam. 50. Słuchajcie, a czemu wy przychodzicie do biblioteki z panią? Przychodzimy z panią Basią i z panią Donatą. A czemu? By powiedzieć książki. A czemu z panią? Czemu z panią, a nie... Bo samemu nie... I małej dzieci nie wolno. A z rodzicami można? Tak. Można. A kto może w ogóle wypożyczać? Tylko dzieci? I też dorośli. A jak wy najbardziej lubicie? O czym? Ja lubię o Smurfa, truskawkowym ciasteczkę i... A gdzie się płaci za książeczki? No w sklepie, jak się wybiera książeczki, to potem trzeba zapłacić. A tutaj gdzie jest kasa? Nie ma. Czemu? Co trzeba zrobić, żeby pożyczyć książkę? Mieć kartę? Tak? A co to jest karta? A skąd wziąć tą kartę? Z książki. Z biblioteki. A kto daje karty? Pani. Jaka? Pani, co zabiera karty z książek. I daje kartę dla czytelnika, tak? Tak. A kto może wypożyczać książki? Dzieci i czasem dorośli. A jakie książki wypożyczają dzieci? Dla dzieci. To jakie to są? Gdzie są grube, cienkie. Grube. Mama mi nie czyta gruby. A jakie to są? Słuchajcie, a skąd tu się wzięły te wszystkie książki, jak myślicie? Przywieźli. Kto? Panowie. Jacy? Przedszkolacy. Jacy panowie, Konrad? Przedszkolacy. Przedszkolacie? Nie. A w bibliotece się kupuje książki? Tak. Tak? Nie. Raczej się wypożycza. To co to znaczy? To znaczy, że się wypożycza, a potem się oddaje książkę. A wy w ogóle lubicie czytać, czy tak przychodzicie tutaj, bo pani wam kazała? To pani kazała, nie? Nie, ja lubię te książki. Na wydanie. No nie. Kolejny raz nie. A potem może ja to tak. Czemu was pani przyprowadza? Żeby wypożyczyć książki. Żeby czemu? A czemu wypożyczacie? O, nie mogę się tego domyślić. A z rodzicami? Z rodzicami nie przychodzę. Ja przychodzę. Ja przychodzę tylko z kuzyną. Ja przychodzę z rodzicami. Ja przychodzę ciągle za mamą. Fabio, nie kryj się. I tak cię widać. Co się z tymi książkami w nocy? Co się z nimi dzieje w nocy? Książki są zaczarowane. I co robią wtedy? Nie wiem. Bo nie sobie wędrują. Wędrują? Ja myślę, że otwierają drzwi i gdzieś wychodzą. A kiedy jest rano, to się idą. Wracają. A nikt ich w nocy nie pilnuje? Pilnuje? Kto tu mieszka? Ja mieszkam naprzeciwko. Tak? No. Widziałaś kiedyś, jak książki wychodziły z biblioteki? Nie, widziałem, jak skakały. Ale tamte. Z okno? No, bo ja naprzeciwko mieszkam. I co jeszcze robiły? Ten zielony płot. No to wiem. A co jeszcze robiły? Nie pamiętam już. Bardzo dawno temu. A zadzwoniłeś wtedy po policję? Nie, bo krzyknęłam, prawie się uspokoiły. I posłuchały ciebie? Nie, padły na ziemię. Co? Co, Fabio? A nic. Co, Fabio?